Dobry wieczór, kłaniamy się z Grodziska Wielkopolskiego, druga część konferencji prasowej po meczu Warty Poznań z Legią Warszawa. Dziś super piątek dla Zielonych, zwycięstwo 1-0. Gościem naszym, moim i Państwa jest trener Dawid Szulczek. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. I oddaję głos z prośbą o podsumowanie tego spotkania. Na pewno było to dla nas trudne spotkanie, ale nie można wygrać z Legią łatwo. Ostatni raz Legia przegrała już bardzo dawno temu z Wisłą Płock, nie pamiętam. 19 meczów mówił trener, pewnie. No, chyba z pół roku temu. Więc ten mecz był dla nas bardzo trudny od samego początku. Mieliśmy taki moment 15-20 minut, gdzie mocno nas Legia dominowała, natomiast przetrwaliśmy tą fazę meczu i potem już pod koniec pierwszej połowy potrafiliśmy odpowiedzieć. A druga połowa, uważam, że mocno się otworzyliśmy, chcieliśmy więcej grać w piłkę. Dobrze to wyglądało z naszej strony. Myślę, że była to zbliżona połowa do tego, co było z Lechem, tylko wtedy Lech zdobył gola, a my nie, a teraz było odwrotnie. No i na pewno, co warte też podkreślenia, nasza drużyna funkcjonuje bardzo dobrze, jeśli chodzi o ławkę. Mieliśmy dzisiaj najmocniejszą ławkę, odkąd jestem trenerem. I podoba mi się reakcja tych zawodników, którzy na boisko nie wchodzą, jak mocno żyją z drużyną, ale podoba mi się też to, jak w takim trudnym momencie potrafi wyjść Wiktor Pleśnierowicz i gra bardzo dobrze. To są fajne rzeczy z Wiktorem Pleśnierowiczem na boisku. Jeszcze nigdy w Ekstraklasie nie straciliśmy gola, więc dużo takich pozytywnych rzeczy. Miguel Luis i Janek Grzesik to zawodnicy, bez których wcześniej trudno było sobie wyobrazić pierwszą jedenastkę, a teraz z racji tych urazów inni na tyle wykorzystali szansę, że wskakują, grają z Legią i wygląda to naprawdę obiecująco. I nie chciałbym, nie mam jakoś nic więcej do dodania, oprócz tego, że bardzo nas takie zwycięstwa cieszą, ale też bardzo dużo energii nas kosztuje. Myślę, że to było widać i po zawodnikach, i po wszystkich ze sztabu, że był to dla nas bardzo trudny mecz, który kosztował nas wiele mocy i energii. Dziękuję bardzo. Teraz trener jest do Państwa dyspozycji. Oddaję głos. Proszę bardzo. Dobry wieczór, trenerze. Mateusz Dukat, Futbolinfo. Ja z dwoma pytaniami. Pierwsze może o takie kulisy, bo w okolicach 70 minuty podbiegł do Pana Filip Mladenowicz i ewidentnie coś krzyczał. Może Pan pochylić jakiegoś może rąbka tajemnicy, o co chodziło zawodnikowi Legii? No, powiedział, że to nie jest fair play, że mu nie podałem piłki, więc powiedziałem, że go przepraszam i że dbam o swoją drużynę. I drugie o Josue, bo całkowicie dzisiaj zdetronizowany przez Wartę. Był jakiś specjalny plan na krycie i ograniczenie właśnie tego zawodnika? Plany były dwa. Jeden rezerwowy plan był taki, że na cały mecz damy do niego jednego zawodnika, tak jak Tomasiewicz z Piastem. To był plan rezerwowy, na wypadek gdyby Josue za bardzo się rozkręcił. Ale ten plan główny zakładał, że będziemy sobie go przekazywać w strefie i wyglądało to dobrze. Dobry wieczór, trenerze. Antek Malinowski, Łódź Ekstraklasa. Gratuluję wygranej. W dzisiejszym zwycięstwie Warta zbliżyła się jeszcze bardziej do 4. miejsca, które wszyscy wiemy, wygrane jest w grą pucharach. Jakie nastroje panują zatem w drużynie? Czy zespół traktuje walkę o grę w Europie jako miły dodatek do sezonu? Czy jednak jest to w tym momencie wasz podstawowy cel? Nastroje panują bardzo dobre. Przede wszystkim zbliżyliśmy się też do wicemistrzostwa, bo mamy teraz do Legii już 3 punkty mniej, więc jeżeli Legia wszystko będzie przegrywać, a my wszystko wygrywać, to jeszcze na koniec sezonu możemy Legię wyprzedzić. I oby tak się stało. Dziękuję. Marcin Kopczyk, Agencja Prasowa. Panie trenerze, nie wiem, czy w szatni były jakieś takie męskie rozmowy, było troszeczkę ostro, czy na spokojnie sobie wyjaśniliście, co nie funkcjonowało w tej pierwszej połowie? Nie, ja tylko raz na 50 spotkań mam ostrą odprawę i taka była na Lechu, więc teraz było bardzo spokojnie. Dużo rzeczy funkcjonowało, jedna rzecz tylko nie funkcjonowała. Było to te pierwsze 3-4 sekundy po odbiorze piłki. Po prostu my tą piłkę oddawaliśmy zawodnikom Legii. Graliśmy strasznie elektrycznie, ale w drugiej połowie to poprawiliśmy. Po drugie, mając na ławce takich piłkarzy jak Kopczyński, Miguel, Sawicz i Grzesik, to z perspektywy trenera to nie jest trudne, żeby poprawić grę. Wygrywacie z kolejnymi zespołami, tak udało się panu przerwać z tym Rakowem, tak? Teraz zwycięstwo z Legią u siebie, to co jeszcze gdzieś tam można sobie jakiś taki krótki albo jednorazowy cel postawić jeszcze przed zespołem? Odkąd
on jestem trenerem Warty, nie wygraliśmy trzech spotkań z rzędu, teraz będziemy grali z moim bardzo dobrym przyjacielem, więc musimy skopać im tyłki. Dobrze, tak proszę bardzo. Witam Płacki, nasi krzyżowniki z Małowice. Pytanie o Roberta Iwanowa, bo zszedł z kontuzją i czy już wiadomo co się stało, czy utyka? No, na ten moment ma problem, żeby normalnie chodzić i czeka go badanie u lekarza. Z racji tego, że nie mam na tyle dobrej wiedzy medycznej, to nie chcę jakoś się wypowiadać na gorąco. Myślę, że nawet doktor w tym momencie powiedziałby, że musimy poczekać na wyniki badania. Jeżeli się okaże, że wszystko jest dobre, no to Robert będzie z nami do Białegostoku. Jeżeli będzie jakiś problem, to jak widać i Wiktor Plesierowicz i Kamil Kościelny, jak wchodzą na boisko, to wywiązują się bardzo dobrze ze swojej roli, więc będziemy przygotowani. Dobry wieczór, panie trenerze. Gadam, że pan na transfery info. Chciałbym się zapytać o dzisiejszą strategię, jeśli chodzi o ostatnie fragmenty gry. Były one rozgrywane w większości na krótkie, mianowicie rzuty rożne. Skąd taki pomysł, żeby akurat tak zaskoczyć Legię? Chcieliśmy więcej podań wymienić, bo wszyscy mówią, że Warta gra defensywnie, więc każdy taki rożny to były 3-4 podania. Przy kilku rzutach rożnych mamy już 20. Tak trochę żartuję humorystycznie, bo jesteśmy w dobrych nastrojach po zwycięstwie, ale główny powód był taki, że Legia 6 zawodników trzyma w piątce. Przy dośrodkowaniu jest duży problem, żeby dojść do sytuacji strzeleckiej, mniej więcej takiej jak z Krakowem mieliśmy. A z racji tego, że jeszcze ani razu w tym roku nie graliśmy na krótko rzutów rożnych w meczach, więc Legia się tego nie mogła spodziewać. To po pierwsze, po drugie boisko było w świetnym stanie, więc wiedzieliśmy, że możemy pokusić się o krótkie rozegrania i kilka razy było to rzeczywiście zaskakujące i niewiele brakowało, żebyśmy wypchnęli piłkę do bramki. Dziękuję Państwu, dziękuję trenerze. Za chwilkę trzecia, ostatnia.